Czujecie to? Tak jest. To jest ten moment, w którym wreszcie można zacząć otwierać paczki na poważnie. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w pierwszym prawdziwym pack openingu z FIFA 19 na moim kanale. Ale zanim zaczniemy otwieranie tutaj, nie będę ukrywał, no już troszeczkę FIFA pointsów wydałem, troszeczkę paczek otworzyłem, no i to są efekty. Brazylia PS, czyli to będzie Malcolm. Myślałem przez chwilę, że to będzie może jako PS, to będzie William, ale Malcolm, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajne trafienie. A tak serio, świeci się dłużej. O, proszę. Ekran, inform. Anglia, napastnik. Nie wiem, kim jesteś, ale okej. Wright Phillips, proszę bardzo, Wright Phillips. Czy to jest Sean Wright Phillips? Czy to jest jeszcze ten Sean Wright Phillips? Czy to nie jest on? Nie, to jest Bradley Wright Phillips. Ale tak czy siak, słuchajcie, jest dobrze. Jest Balotelli, jest Rudiger, Hiszpania, N, czyli nic droższego, Valencia, czyli Rodrigo, ale to jest znakomita karta i to może być naprawdę fajny kapitał w tym zawodniku, bo statystyki ma absolutnie dzikie, trochę nam ścięło to wszystko. I jest inform, jest Szwajcar, bramkarz, nie mam pojęcia, ale okej, może być, czwarta paczka, jest szczęście i to jest naprawdę dobry traf. Bardzo się cieszę, że słuchajcie, ze mną byliście. My mamy banery na sam koniec, mamy Włochy, mamy LS-a i to jest mój pierwszy walkout na Xboxie. Nie na Xboxie, tylko na PlayStation. Proszę bardzo, Lorenzo Insigne trafia do naszego klubu. Więc nie było źle, ale dziś zaczynamy zabawę naprawdę na poważnie, ponieważ przygotowałem 12 tysięcy FIFA pointsów. Dodatkowo mamy paczkę za 50 tysięcy monet, dużą paczkę premium, Neymara, Ronaldo, 3 wypożyczone ikony, jednego gracza Champions League do wyboru. Więc wygląda to wszystko naprawdę imponująco, tak samo jak paczka, którą dostałem od EA Sports Polska oraz PlayStation Polska, za co bardzo serdecznie dziękuję. Unboxing tego wszystkiego mogliście zobaczyć na moim Instagramie, tak więc jeśli jeszcze nie śledzicie, to możecie teraz kliknąć w link w opisie, zaobserwować mnie, bo naprawdę tam jest dużo rzeczy z mojego życia, które nie pokazują się na kanale. A jeżeli z samym kanałem chcecie być na bieżąco, to oczywiście zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, słuchajcie, będzie to dla mnie sygnał, że chcecie oglądać więcej pack openingów, bo to 12 tysięcy FIFA pointsów to jest dopiero początek, więc każda łapka w górę zbliża mnie do kolejnych pieniędzy, które będę musiał wydać na paczki. A dzięki subskrypcjom wy będziecie na bieżąco i będziecie dostawali chociażby powiadomienia o nadchodzących streamach, bo będzie tego dużo i będzie ciekawie, więc warto trzymać rękę na pulsie, a to jest pierwsza paczka w dzisiejszym otwieraniu. Dobrze, że to nie była jedna z tych dodatkowych, bo Giaccherini by mnie nie zadowolił. Może ja źle zacząłem, może po prostu powinienem otworzyć na przykład tą dużą paczkę premium i tam dostaniemy coś dobrego. Swoją drogą, piszcie, co wy trafiliście w swoich powitalnych paczkach, bo mi udało się, no zresztą widzieliście, Lorenzo Insigne w jednej z paczek trafić, a tutaj mamy Włochy, mamy SP i to jest, proszę bardzo, Verratti, 86 oceny ogólne. Jak zaczynamy, to grubo, to jest konto, na którym miałem zawsze gigantyczne szczęście. No i jak widać, no nie jest źle. Więc wyszło naprawdę nieźle, a ja jestem ciekawy, słuchajcie, jaką ikonkę tutaj trafimy. Mamy 3 ikony na 5 spotkań, więc naprawdę ciekawie. Tutaj nie ma co się cieszyć, chociaż gdyby to był jakiś Pele albo ktoś, nie byłoby źle. Myślałem przez chwilę, że to będzie Maradona. Niestety nie, jest to Zanetti, jeszcze Giggs, jeszcze Hernandez, więc naprawdę ci goście mogą nam się przydać, oczywiście, do klubu. Brazylia! Lewe skrzydło! Nie, no nie oszukujmy się, no jeszcze Ronaldo tutaj trafię. Mówiłem. Nie rusza mnie to. Okej, te dwie paczki zostawimy sobie na później, a teraz przejdźmy do zwykłych za 7,5 tysiąca. Dużo FIFA pointsów, jak na to, że to są dosyć tanie paczki, więc jest szansa trafić coś niezłego i nie wiem czy... Nie, spokojnie. Wydawało mi się, że to jest jakieś dziwne podświetlenie, ale tak będzie mi się wydawało w co drugiej paczce, znając mnie. Dybala, o, trafić takiego Dybale to by było coś. Ogólnie rzecz biorąc, wiem, że nie wydaje jakoś strasznie dużo FIFA pointsów w tym odcinku, ale spokojnie, słuchajcie, ja czekam na to, żeby chociażby Once to Watch weszły do paczek i wtedy będziemy otwierali grubiej. Ja tutaj Forest, run, z tym tempem to akurat dasz radę. No muszę powiedzieć, że jak na razie nie jest kolorowo. Prawie 2000 FIFA pointsów już za nami, a ja jeszcze żadnych banerów nawet nie widziałem, ale spokojnie, znaczy ja liczę na to, że to się zmieni, chociaż przyznam szczerze, że rzadkością i to dosłownie jest dla mnie karta rzadka tutaj, więc coś idzie opornie, ale może po prostu moje szczęście się ładuje, może po prostu czeka na to, żeby wystrzelić tutaj z jakimś niesamowitym trafieniem. Na przykład w tej paczce będzie, no, prawie Dybala. Okej, pierwsze banery, Niemcy, bramkarz,
Wiem, że odstęp pomiędzy herbem klubowym był za krótki, ale nadal w sercu jest taka mała nadzieja, że może Ter Stegen, że może Neuer, ale ważne, słuchajcie, mamy pierwsze banery, więc nie ma co się tutaj smucić. Hiszpania, bramkarz. I to będzie moja, nie, Adan, przepraszam, ale tak czy siak, okej, kolejne banery, szkoda, że znowuż golkiper, no i raczej nie jest to zbyt warty wiele zawodnik, ale spoko, powoli, coraz lepiej. Jeszcze przypominam, że mamy paczkę za 50 tysięcy do otworzenia, więc tam jest duża szansa na coś dobrego i mamy przecież jeszcze gwarantowanego zawodnika, gwarantowany player pick. No ale teraz wracamy do realiów. Non-rerów i Borchy Garcia. Okej, ale na Wijnalduma nie mogę narzekać. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc też wydaje mi się, że całkiem niezłym trafieniem był chociażby na początek ten Verratti, więc nie ma co tutaj psioczyć, a na takie karty właśnie czekamy na początku jak Wijnaldum. Słuchajcie, to jest też powód, dla którego na przykład w tym momencie mega opłaca się grać drafty, bo trafiacie takiego gościa i w zasadzie no już większość draftu wam się zwraca, więc jeśli ktoś nie wie co robić z FIFA pointsami na początek, to drafty i w draftach i tak macie paczki, a jest szansa na dużo lepszą paczkę niż taka za 7,5 tysiąca. A czy w tej będzie coś dobrego, świeci się strasznie, nie są to banery, ale jest to, nie, to nie będzie nigdy dobre. Okej, mamy kolejne banery, mamy Holandię, czyli raczej nic dobrego, chociaż to jest prawa pomoc i to jest 85 oceny ogólnej Arjen Robben. Chyba jednej oceny nam brakuje, żeby to był kolejny walkout dzisiaj. No ale nie mogę być zły, słuchajcie, na tak wysoko ocenionego zawodnika, co prawda. No lata świetności ma on już dawno za sobą, ale nadal patrzymy tutaj na około 25 tysięcy profitu z tej paczki. Więc absolutnie nie mogę narzekać, tylko pytanie, czy sprzedawać, czy czekać? Zostawię go sobie na razie, ale myślę, że niedługo się z nim pożegnamy. Za to te stroje są prześliczne. Ta paczka się jakoś inaczej świeci? Nie. To jest to, o czym mówiłem. Zawsze będzie mi się wydawało, że świeci się inaczej, ale jest to dobre trafienie, bo Dani Alves powinien coś kosztować z uwagi na to, że jest Danim Alvesem. I proszę bardzo, około 5000 znowuż na spokojnie dostaniemy za tego gościa. Ja go nie mam zamiaru trzymać, bo jego cena łupnie niedługo na łeb na szyję. Muszę powiedzieć, że zaczynają nam wypadać coraz lepsze. A może inaczej, może nie coraz lepsze, ale coraz bardziej wartościowe karty. Na przykład taki Felipe Anderson, wydaje mi się, że w tym momencie FIFA patrzymy spokojnie na gościa, który jest warty powyżej 4-5k. W ogóle ta paczka jest bardzo obfita w zawodników, 4-5k, koza. Ty tutaj patrzysz na gościa wartego więcej niż większość informów z tego Team of the Week. I końcowo wygląda to naprawdę całkiem nieźle, a teraz przekraczamy połowę tego otwierania, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Troszkę tych końców wpada, biorąc pod uwagę to, że ja niewiele kart tutaj na dobrą sprawę sprzedaję, bo większość zachowuję w klubie, a tych, którzy mają wartość, dopiero się pozbywam. I takiego longle wydaje mi się, że możemy wystawić w tym momencie. Zobaczmy ile on kosztuje. No proszę bardzo, kolejny bardzo przyzwoity traf. To mi się podoba. Ale nie będę was oszukiwał, mam ochotę zobaczyć jakąś kolorową kartę. Dlatego przechodzimy do wyboru gracza z Champions League. I mam nadzieję, że dostaniemy tutaj coś dobrego. Aczkolwiek wydaje mi się, że możemy dostać zawodników pomiędzy 80 a 83 oceny ogólnej. Tak czy siak, jakiś fajny traf może tutaj być. Na przykład ja raz miałem Oxlade'a Chamberlaina na streamie, więc to było coś, a tutaj mamy naprawdę przyzwoite wybory. No i mój chyba padnie na Milnera. Nie jest to najwyżej oceniony z tych wszystkich zawodników, ale po pierwsze jest to karta, którą ja całkiem lubię, a po drugie przede wszystkim gra on w Liverpoolu, który jest w niesamowitym gadzie, jest to zawodnik podstawowy, więc liczę na to, że jego ocena ogólna będzie szła do góry, chociaż nie jest to gracz, którym łatwo będzie zdobyć jakąś kartę specjalną. To wydaje mi się, że Denis Suarez i Artur mają na to mniejsze no po prostu mniejsze szanse, więc wezmę Milnera, biorąc pod uwagę to, że Liverpool jest w niesamowitym gadzie od początku sezonu. No i mam nadzieję, że tego wyboru nie pożałuję, poza tym łatwiej będzie mi go łączyć. My wracamy do paczek za 7,5 tysiąca, a to za 50k jeszcze sobie troszeczkę, niech ona poczeka. Odłożymy ją, niech ona dojrzeje, niech tam będzie jakiś dobry traf, bo tu jest nie za dobrze. O nie, ta paczka miała być na koniec! Okej, przez przypadek otworzyłem naszą paczkę za 50 tysięcy. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Są oczywiście banery, jest Hiszpania, jest środkowobrońca i to będzie Nacho Fernandez. Aj, nie, jakby zapomniałem się, zamyśliłem, byłem na liście transferowej czyścić. Nie wierzę w to, 83 oceny ogólnej.
Oj, 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 ale znaczy nie jest to złapaczka, mamy chociażby takiego Jesse'ego Lingarda, który kosztuje, więc jak gdyby tutaj wszyscy ci zawodnicy są coś warci. Ale liczyłem na większe nazwisko na okładce, ale jest też Parolo, który pewnie kosztuje, no tutaj dużo będzie graczy, których można sprzedać, taki, przecież Dalbert na samym początku to jest 4000. I chociaż na moje szczęście naprawdę nie mogę narzekać, bo uważam, że jak na 12 tysięcy fapońców zarobimy tutaj bardzo dużo końców, no to przyznam, że no jeszcze jedne banerki to bym chociaż zobaczył, bo po tej parce za 50k, no tak niewiele, niewiele sypie. Chociaż właśnie trafiłem non-rera wartego 3000. Okej, okay, spoko. No i są nawet banery, proszę bardzo. Holandia, napastnik, czyli to będzie... To nie jest Bast Dost, to jest Memphis Depay. To jest znakomite trafienie po raz kolejny, bo ten gościu jest warty więcej niż wiele wyżej od niego ocenionych banerów, więc jestem naprawdę mega zadowolony. Memphis Depay, no to jest około 25 tysięcy zarobionych po prostu od tak. I dzięki temu mamy już prawie 120 tysięcy końców na koncie. Ja przypominam, że nie sprzedałem Verratiego, nie sprzedałem jeszcze Robena, którego trafiłem, i nie sprzedałem jeszcze Insigne, którego mogliście zobaczyć wcześniej, a to są drugie banery z rzędu. To jest bramkarz i to jest Pepe Reina. Nie mogę się na niego gniewać. Pepe Reina. Siema. Więc jest naprawdę nieźle. Uważam, że to są świetne paczki na start, bo no szczęście się do mnie uśmiecha bardzo mocno. A teraz Rafael, to jest pewnie około 2,5 tysiąca znowu, bo to jest bardzo solidna karta, fajnie się łącząca na dosyć chyba deficytowej pozycji w ligę, tak mi się wydaje. W dodatku on pasuje w SBC, więc po raz kolejny prawie 3 koła. Genialnie, naprawdę szczęście się do mnie uśmiecha dzisiaj. Ej, końcówka tego otwierania jest niesamowita. Kolejne banery, LS z Hiszpanii. Kto to może być? To będzie Asensio. 85 oceny ogólnej. Ej, no jest genialnie. No co ja mogę powiedzieć, jest naprawdę genialnie, trafiamy w schodzącą gwiazdę Realu Madry. To mi się podoba, słuchajcie. To mi się podoba. Ja go akurat nie sprzedam. Będę śledził jego cenę, tak jak w przypadku Verratiego, Robena i tak dalej. Więc on pójdzie do klubu, ale taki Nzonzi, myślę, że też jest coś warty. Proszę bardzo, około 2000 za niego zgarniemy. Znaczy bardziej 1,5, ale to nie jest zła opcja. Więc jest naprawdę genialnie, słuchajcie, bo w tym momencie patrzymy na spokojnie, na około powyżej 200 tysięcy profitu, a może być tego jeszcze więcej, bo w tej paczce jest Subasic. 83 oceny ogólnej po takim mundialu jak miał? Serio? Ale to już nie mój interes, Subasic niech się denerwuje. Ja jestem zadowolony, że to były kolejne banery, słuchajcie, więc naprawdę genialnie. I to będzie ostatnia paczka, bo i tak trafiliśmy mnóstwo kart, a tak będę mógł sobie porobić drafty, a to jest chyba coś niezłego. Na sam koniec nie, wydawało mi się, że coś było jaśniej. Ale tak czy siak, no nie jest źle, no nie mogę narzekać. Ponieważ dzisiejsze otwieranie było naprawdę wyjątkowo udane, słuchajcie, z wydanych niecałych 12 tysięcy FIFA pointsów mamy zysk powyżej 200 tysięcy, bo przypominam, że jeszcze dużo zawodników mam na liście transferowej. Paru zdecydowałem się nie sprzedawać, więc naprawdę nie mogę być niezadowolonym. To jest naprawdę genialny start, jeśli chodzi o FIFA 19 na tym koncie, które mam nadzieję, że przez cały rok będzie tak samo szczęśliwe jak w zeszłym roku. Wam tego szczęścia życzę. Jeśli wy chcecie zobaczyć kolejne otwierania paczek, to oczywiście sub i łapka w górę. A teraz to było na tyle. To był Koza Kanał, Koza Sport. Tron Króla Paczek. Nie wiem, czy do mnie wraca, ale jest na pewno coraz bliżej. Na razie. Piona!